Janusz Fertner, witam Państwa bardzo serdecznie w Onet Rano Wiem. Drodzy Państwo, badania mówią o tym, że 280 tysięcy polskich seniorów cierpi na samotność, ale są ludzie, którzy starają się tę rzeczywistość zmienić i osoby, które z tym walczą. To wielka przyjemność i wielki zaszczyt dziś mieć Was w studiu. Jest z nami pani dyrektor Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Dzień dobry, pani dyrektor. Również pan Stanisław Dziewulski, podopieczny stowarzyszenia. Dzień dobry, panie Stanisławie. Dzień dobry. I również Piotr Czajkowski, który całym sercem wspiera działania stowarzyszenia. Drodzy Państwo, program Obecność, o tym programie chcemy dzisiaj porozmawiać. To, pani dyrektor, w zamierzeniu ma być takie lekarstwo na ten problem, o którym powiedziałem na początku, lekarstwo na samotność. To prawda, obecność to jego skrócona nazwa, pełna nazwa to Twoja obecność pomaga mi żyć i rzeczywiście to jest o tym. Program Obecność od niemal 20 lat organizujemy w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich w Polsce. Dzisiaj już mogę powiedzieć oficjalnie, od wczoraj w 12 już miastach w Polsce. No ale to powiedziałabym, może być rzeczywiście kropla w morzu potrzeb. Wspomniał pan o badaniu z 2018 roku, 280 tysięcy osób, które dotyka samotność. Najnowsze badania mówią już o 403 tysiącach osób po 80 roku życia, które mówią nam tak, cierpię na samotność często, bądź zawsze, bądź prawie zawsze. W programie Samotność, Obecność organizujemy obecność drugiego człowieka, mogłabym powiedzieć w skrócie. Pan mnie przedstawił jako dyrektora organizacji, natomiast to, co istotniejsze dla mnie, ale myślę, że dla organizacji, ja jestem też wolontariuszką tego stowarzyszenia. Koło mnie siedzi pan Stanisław, natomiast ja mam swoją podopieczną, panią Marię, której właśnie w ramach programu Obecność towarzyszy niemal 16 lat. I my spotykamy się, zaprzyjaźniłyśmy się, ponieważ według naszej pełnej nazwy Mali Bracia Ubogich to przyjaciele osób starszych i to jest to, co robimy w programie Obecność. My, wolontariusze, jesteśmy przyjaciółmi naszych starszych bądź dużo starszych przyjaciół. Panie Stanisławie, to jest przepiękna opowieść o tym programie. Rzeczywiście współpraca wolontariuszy z podopiecznymi, ale taka bardzo bliska. Właściwie trudno to nazwać w ogóle pracą na rzecz stowarzyszenia. To jest po prostu życie, spotkania, rozmowy. Proszę powiedzieć, jak to wygląda z pańskiej perspektywy? No właśnie, właśnie. To jest takie ciekawe, prawda, że jeden człowiek potrzebuje drugiego, no ponieważ jesteśmy stadnym organizmem, nie? Który ciągnie do siebie, tak? I myślę, że najważniejszą rzeczą to, żebyśmy ludzie starsi, nie mówię starzy, bo każdy się czuje, jak się czuje, nie? I można powiedzieć, że jest wiekiem może dojrzałym, ale umysłem i chęcią do życia i sercem. Młodzieńcem, nie? I to jest istotne, żeby mieć tego drugiego człowieka, z którym można by wymienić poglądy, spojrzeć inaczej na życie, może tak jak w tym okresie, w którym się znajdujemy, nie, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do młodych ludzi, pani dyrektor. No, dziękuję. Zawsze miło jest zobaczyć, jak ci ludzie młodzi żyją, jak się potrafią znaleźć w obecnej sytuacji i w stosunku do nas, dojrzałych, i w stosunku do siebie. Bo to jest ważna rzecz, żeby potrafić znaleźć swoje miejsce w życiu, nie? I ci ludzie pomogą nam się zorganizować, przyzwyczajać do trudnej sytuacji starszego, dojrzałego człowieka. Panie Stanisławie, proszę jeszcze powiedzieć, jak ten program wpłynął na indywidualnie, na pańskie życie, jak zmienił to życie? Och, dla mnie to jest duża historia życiowa, ponieważ zawodowo przestałem pracować po 15 roku pracy, intensywnej pracy, powiedzmy sobie, w przeszłym ustroju, w przeszłych sytuacjach, które przyszło mi wykonywać, a pracowałem ostatnie 8 lat jako inspektor oświaty i wychowania w naszym
ośrodku warszawskim, nie? To był i ciekawy, i bardzo ciężki odcinek pracy. No i jestem zadowolony, że trafiłem po pewnym znów dojrzałym czasie w tym zgniłym kapitalizmie, czyli w Stanach Zjednoczonych, i po powrocie do kraju zacząłem tęsknić za tym otoczeniem, które no, mnie jakoś zaczęło kształtować na nowo. Wiecie, to jest ciekawe, że z takim doświadczeniem życiowym człowiek znajduje się w innym otoczeniu i zaczyna się wstapiać to otoczenie. Nie? Pani Stanisławie, ma ochotę się też tym dzielić? No nie bardzo chciałbym, prawda, bo to ja jestem z wykształcenia elektroniki. To rozumiem. Trochę później chwyciłem pedagogikę, no, także kłaniam się uniwersytetowi w Bydgoszczy, Jana Kazimierza. No ale... Wciąż dobrze działający. Bardzo dobrze działającym, tak, tak. To przejdźmy do Piotra. Piotr, mnie się wydaje, w tym programie jedna rzecz jest szczególnie niezwykła, bo mówimy o tych danych. 280 tysięcy osób, które cierpi i zmaga się z problemem samotności, ale równocześnie to jest taki problem, o którym się stara mówić stowarzyszenie, który właściwie jest bliski dla każdego z nas bardzo, bo gdy ja sobie myślę o swoich osobach, ze swojego otoczenia, czy ze swojej rodziny... Jeśli nie jest bliski, to będzie bliski. No właśnie. Tak, ja bym nawiązał do słów pana Stanisława. Kiedyś ludzie szli do starszyzny, żeby uzyskać jakieś informacje i dowiedzieć się czegoś. Wraz z rewolucją technologiczną dostęp do informacji jest dużo łatwiejszy i dużo szybszy i faktycznie wystarczy, że sobie wpiszemy w telefonie czy w komputerze jakieś pytanie i od razu uzyskujemy odpowiedź. Natomiast jednak starsi ludzie mają bardzo dużo doświadczenia życiowego i to jest taki rodzaj wiedzy, po który warto się schylić i tym samym zachęcam do tego, żeby jednak chcieć rozmawiać z ludźmi starszymi, bo to jest coś, czego jeszcze algorytm nam nie podpowie. I wydaje mi się, że ludzie... No jest taki problem... Inaczej opowiem. Ja mam bardzo bliską relację z moją babcią, która ma 94 lata i z jej przyjaciółkami i koleżankami. I spotykając się z nimi dość regularnie, zaobserwowałem, że starszy człowiek, że to dla mnie jest to oczywiste, natomiast wydaje mi się, że dla ludzi na zewnątrz to może nie być aż takie oczywiste, że starszy człowiek to też jest człowiek, on też ma swoje zainteresowania, też ma swoje pasje, też ma swoje fascynacje, też ma swoje potrzeby, też ma swoje emocje. I teraz wraz z wiekiem mamy coraz mniejsze możliwości do tego, żeby się realizować w życiu. I teraz... Ludzie młodzi mogą w tym bardzo pomóc i czasem to wystarczy spotkanie, czasem wystarczy rozmowa. No właśnie, bo my możemy sami zrobić tę rewolucję. To dokładnie. Znaczy, ta druga osoba, ten drugi człowiek właściwie może się zgłosić, jeszcze powiemy o tym za moment, to stowarzyszenia i w dużej mierze odmienić tę sprawę, ten problem. W mikroskali powiedzieć dzień dobry do starszej osoby siedzącej na ławeczce, która tam siedzi nie tylko dlatego, żeby odpocząć, ale też żeby dotknąć świata, który jest na zewnątrz. Pani dyrektor, jak to wygląda na co dzień? Praca wolontariuszy z osobami starszymi. Też kilka słów skorzystajmy może z okazji i powiedzmy, skierujmy do osób, które być może po naszym programie chciałyby się zaangażować i wam pomóc. Tak, no my tutaj mam nadzieję, że inspirujemy te osoby i nie każdy musi być 16 lat wolontariuszem. My rzeczywiście mówimy o wolontariacie, o zaangażowaniu regularnym, bo trudno zbudować relacje, jak się jest po prostu ad hoc raz na miesiąc, prawda, czy jeszcze rzadziej u drugiego człowieka, więc rzeczywiście my zachęcamy do tego, żeby przyjść do nas i spróbować regularnie, minimum raz w tygodniu, dać czas, uwagę, chęć, zainteresowanie drugiemu człowiekowi, właśnie temu starszemu człowiekowi, bo to też na to wskazują nasze badania, że jest taka potrzeba wśród osób starszych, one chcą być zauważone, pragną być potrzebne, chcą mieć komu zaufać. Czytałem o waszych badaniach, wiem, że nawet gdy dzwoniliście do osób starszych i robiliście rozmowy przez telefon, to i tak często te osoby jakby wykorzystywały ten moment, tak. Tę szansę na to, żeby po prostu porozmawiać. Tak, tak, to w ogóle było wyjątkowe badanie, dlatego że nie prowadzi się w Polsce badań, nie prowadzi się badań po prostu na osobach 80 i więcej, 80 plus. Przede wszystkim dlatego, że to też i umożliwiła, może nie bardziej rozszerzyła pandemia. Bardzo wiele po prostu rzeczy przeszło do internetu, więc tym jednym klikiem wypełniamy ankiety i tego jest rzeczywiście mnóstwo, to się szybko konwertuje. Natomiast my mówimy o nie, do tych osób musimy dotrzeć telefonicznie.
i stworzyć taki rodzaj rozmowy, a przecież będziemy mówić o dosyć takim, może dla niektórych intymnym wyzwaniu, jakim jest właśnie to wyzwanie bycia samemu, przyznanie się do tego, że jestem samotna. I wydłużyliśmy dlatego między innymi ten czas trwania tej rozmowy. Wydawało się naszym tutaj prowadzącym rozmowy, że to jest strasznie długo, jak można 25 minut rozmawiać, prawda, prowadząc ankietę. To się okazało właśnie tak, że to jest za mało. Czasami trzeba było właśnie siebie samego dyscyplinować, no bo to są momenty, w których nam się po prostu człowiek otwiera. Wreszcie ktoś do niego dzwoni i pyta go o takie rzeczy, które albo go ludzie nie pytają, albo może on sam nie do końca jest tego świadomy. Jest zainteresowany tym rzeczywiście, bo my wchodziliśmy trochę bardziej w głąb z tymi pytaniami. Pytaliśmy, czy w gronie pana, pani jest ktoś, komu może pan zaufać, komu może powierzyć pan troski. Wiecie, to są takie pytania, które jeżeli przyciśnie się odpowiedni przycisk, to one po prostu dają, no, otwierają tego drugiego człowieka. I, no, i to są też te sytuacje, z którymi my jako wolontariusze chcemy się trochę zmierzyć, trochę sprawdzić też w pewnym sensie siebie, być też takim słuchaczem dla naszych starszych przyjaciół, ale to czasami oni też są dla nas. Tu pan Stanisław mówił, że jakby w dwie strony to musi działać, co nie? Prawda? To musi być... Ja zawsze mówię, że wolontariat to jest najlepiej pojmowany egoizm. Naprawdę. Robimy to dla siebie. Piotr, no, my mówimy o wolontariacie, mówimy o twojej relacji z babcią albo z jej koleżankami, ale tak naprawdę mam nadzieję, że masz to poczucie, że robisz to też dla siebie, prawda? Więc i to jest wtedy zdrowe. To też poza warto, tym u mnie jest bardzo słabo z elektroniką na przykład, więc to częstsze spotkania z panem Stanisławem by się bardzo przydały. Panie Stanisławie, jedno pytanie na poważnie, bo pani dyrektor mówi o tych pytaniach, które są zadawane często po raz pierwszy wobec osób, które mają powyżej 80 lat. A gdybym pana zapytał, to pytanie pada też w ramach kampanii, co jest najtrudniejsze w samotności? No samotność. W samotności samotność jest chyba bardzo trudna do przeżycia i trzeba się do niej przyzwyczajać stopniowo, żeby się czuć dobrze. Oswajać, tak, z tymi wszystkimi kanonami, które no, starość niestety niesie, prawda? Powiedzmy sobie mój telefon, z którym ja się nie rozstaję, bo on jest przyciskowy, a moi wolontariusze i o dziwo dzieci, bo mam też córkę, która się nie rozstaje ze swoim dotykowym. I słuchaj, ja nigdy nie chcę mieć dotykowego, ale stać cię może, żebyś sobie kupił albo ci kupię. Nie? Ale to nie jest prawda. To jest mój telefon i ja go chciałbym mieć i używać go do śmierci, nie? Poinformować cię, że źle się czuję, ale to jest ten, z którym ja jestem zżyty, prawda? I ja uczestniczyłem w pewnym czasie w takiej rozmowie z młodzieżą z Uniwersytetu Warszawskiego, właśnie w tym stowarzyszeniu, które tam było zorganizowane, nawet nie wiem, kto był inicjatorem tego, ale ta młodzież chciała mojej relacji, naszej, bo nas tam było chyba 4 osoby, i jak my przeżywaliśmy ten obywatelskie życie w tym wieku, jak oni są teraz, nie? Słuchajcie, byli zaskoczeni, nie? Jak im zaczynałem opowiadać o moich zabawach, deskach, nie? Bochniku czy w innych tam miejscach. Moja praca, doświadczenie z ludźmi starszymi też ode mnie. Bo niestety po skończeniu technikum trafiłem do fabryki samochodów osobowych, gdzie była kopalnia ludzi no, z przeżyciami i chętnych kształcić młodych.
No, czyli historia zatoczyła koło, tak, można powiedzieć, tak, prawda? Tak, Piotr, do ciebie tak będzie należeć puenta. Ja myślę, że pan Stanisław o tym mówi doskonale, ale też możemy wyczuć jakby taką esencję jeszcze jedną tego programu. To znaczy wiele mogą skorzystać podopieczni, ale wiele możemy skorzystać także my jako wolontariusze. To znaczy zgodzić się, czegoś nowego nauczyć, dowiedzieć, coś poczuć. Dokładnie tym rozpocząłem, tym możemy też zakończyć, że od osób starszych przede wszystkim można się bardzo wiele nauczyć. Oni mają ogrom doświadczenia, żyli w różnych czasach, w związku z tym mają taką wiedzę, której nie znamy. To jest coś, co można pozyskać wyłącznie od drugiego człowieka. I teraz sposób, w jaki pan Stanisław opowiedział o swojej relacji z telefonem, może nam tylko dać do wyobrażenia, jaką relację jest w stanie nawiązać z drugim człowiekiem. Wiesz, pozostaje w takim razie pytanie otwarte, kto jest tak naprawdę beneficjentem? Wolontariusz czy podopieczny? Obie strony, my mówimy o uczestnikach naszego programu. Tak? Myślę, że obie strony. Drodzy państwo, bardzo serdecznie wam dziękuję za rozmowę. Pani dyrektor Joanna Mielczarek, dyrektorka Stowarzyszenia Mali Bracie Ubogich. Dziękuję serdecznie. Piotr Czajkowski, dziękuję. I Stanisław Dziewulski. Bardzo serdecznie wam dziękuję. A ja, drodzy państwo, jeszcze się nie żegnamy z państwem. Chcieliśmy pokazać także spot, w którym właśnie podopieczni Stowarzyszenia Mali Bracie Ubogich mówią o największej wartości, jaka płynie z programu Obecność i z uczestnictwa w stowarzyszeniu. Dziękuję serdecznie za dziś. Janusz Fertner, to było Onet Radio Wiem. My jeszcze oglądamy ten bardzo ważny spot. W momencie, kiedy idzie się do takiej osoby, do swojej podopiecznej czy podopiecznego i widzi się to szczęście w oczach, tą wyczekaną chwilę, to jest to naprawdę budujące i później człowiek wraca do domu i tak sobie myśli, że ci mali bracia wcale nie są tacy mali. Najtrudniej jest zacząć. Świadomość, że idziemy na to pierwsze spotkanie, jak ono będzie wyglądało, to chyba jest najtrudniejsze. Ale na pewno jakby ten wolontariat jest taką ogromną dawką radości i jakby czegoś pozytywnego dla nas, ale też dla drugiej osoby, z którą spędzamy ten czas. Ja myślę, że tutaj jest dużo egoizmu też, no bo jednak poczucie, że robi się coś dla kogoś, to też robi się coś dla siebie, bo człowiek się dowartościowuje w ten sposób. Pewnie mam takie momenty, że mogłabym zrezygnować, albo tak sobie myślę, że może to byłoby łatwiejsze. Natomiast to jest tak jak z każdą inną przyjaźnią, akurat w tym wolontariacie, że przyjaciół się po prostu nie zostawia. Wystarczy chwila, wystarczą chęci, bo pomaganie może zmienić wszystko. Każda złotówka się liczy dla stowarzyszenia. Ja wybrałem Stowarzyszenie Małych Braci Ubogich z różnych powodów, no, a najważniejszy tak, chyba że kiedyś też będę osobą starszą, może ktoś będzie mnie wspierał. Jeżeli praca jest twoim hobby, to ona przestaje być trudna. Szczególnie jeżeli wokół masz ludzi, którzy podzielają twoje wartości i tą misję. Robimy wspólnie masę rzeczy. Chodzimy na spacer, chodzimy do teatru, do kina. Razem czytamy, razem gramy w gry planszowe. Sama świadomość, że ja wiem, że ktoś przyjdzie, zainteresuje się, jeżeli nie jestem sama, to już dużo daje. Drugi człowiek zmienia wszystko.